Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Gorąco się zrobiło, vintage sol do kompletu, koszulka taka old school, lekki, a to w sumie się dobrze zgrało, bo dzisiaj wam pokażę coś starego. No dobra, nie aż tak starego, nie retro, za to niby nowe distro, ale ze starym, jakby to bardzo delikatnie powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, bo to będzie na Debianie oparte, LTS-ie. Modicia OS z Włoch, słuchajcie, ogarniałem to jakieś 3 lata temu. Trochę się zmieniło, czy na lepiej, zobaczycie sami. W każdym razie gorąco zapraszam na ten włoski klimat trochę taki, ten teges, no, podobno dla profesjonalistów. Przekonacie się, zapraszam. Dobra, pierwsze to stronki internetowe, słuchajcie, tak jak mówiłem, ja to ogarniałem jakieś 3 lata temu, można powiedzieć. Zrobiłem to w serii takiej tak zwanej Linux Tosha, czyli systemów podobnych do macOS-a. Dlaczego? Bo tak to wyglądało wtedy mniej więcej, tak? Aby ktoś miał ochotę, to zapraszam do tego filmu. Możecie sobie oglądać najpierw ten, potem tamten, ewentualnie najpierw tamten, potem ten, żeby zobaczyć różnicę w tym ewentualnym systemie, jaka jest. Słuchajcie, firma Modicia. Przejdźmy sobie najpierw do ich głównej firmy, bo to jest naprawdę firma. To jest firma, która istnieje od chyba 98 roku, coś tak, przynajmniej tak się reklamują. Distro istnieje od 2018, ale okej. Słuchajcie, Modicia, oni robią tu stronki internetowe, zaopatrują tam jakieś sklepy, znaczy nie sklepy, tylko szkoły i tak dalej, tak dalej. Trochę tutaj rzeczy mają poogarnianych. Mamy zdjęcia z pracowni, mamy jakiś filmik i tak dalej, więc całkiem spoko. Mają tutaj jakieś wyceny swoje i ten. Ogólnie no firma jak firma, tak? Bardzo ciekawie, powiem to tak, wygląda, się prezentuje. Teraz przejdźmy sobie do strony internetowej distro, która już nie wygląda, szczerze mówiąc. Kiedyś, ja pamiętam tą stronę, ona wyglądała fajnie, miała tutaj te 3 wersje tego pingwina i tak dalej, tak dalej. Było to wyszczególnione. Natomiast w tej chwili to jest jedna długa ściana tekstu z paroma filmami, tak? Informacji jest sporo, tylko te informacje są trochę takie teges. Słuchajcie, ponieważ tak, distro to teoretycznie jest przeznaczone dla profesjonalistów, jak oni to mówią, czyli profesjonalistów, muzyków, grafików, czyli coś ala Ubuntu Studio, tak? Powiedzmy, że pójdziemy w tym kierunku. Mają tutaj też tak zwaną wersję Pro, ja na tą pisałem do nich, ale nie odpisali mi, zupełnie zlewka całkowita poszła. Musiałbym wydać jakieś, właśnie co do wydawania kasy, bo wersja Pro jest płatna. Oni tutaj piszą, że wersja Pro jest, gdzieś tutaj piszą, że wersja Pro jest płatna, jest jako Support As. Klikamy na Support As i tu nam mówi, że to kosztuje chyba jakieś 20. Tu nawet nie, bo to jest tylko dotacja, właśnie to jest różnica. To, że tu macie dotację, to nie znaczy, że za to sobie kupujecie tą Modicię. Nie. Modicię się kupuje tutaj poprzez Modicia Professional i tutaj jest przekierowanie na PayPala i to kosztuje 20 euro, ta wersja Professional. Z tego, co ja się doczytałem, to tu jest trochę więcej programów. Oczywiście wszystkie programy są bezpłatne, spoko, tak? Bezpłatne programy, jakieś 22 dodatkowe, nie wiem, aplikacje dograne i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj dograne jakieś WinHQ, tak? Czyli Wine'a po prostu zainstalowanego już. Dodatkowe programiki, jakieś takie inne dziwne rzeczy. Jest tutaj AI, chatboty, bla bla bla, bla 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 i tak bla bla bla, znowu dawno bla 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 nie było na kanale, nie? No i de facto to jest, można powiedzieć, tyle w wersji chyba płatnej. Nie wiem, może coś jest więcej, ale ja już nie tego jest. Teoretycznie tu jest pokazane to oprogramowanie, chociaż jakość tych zdjęć jest tragiczna. To samo jeżeli chodzi o stronę, tak jak mówię, ona się naprawdę mocno się popsuła. Ja powiem szczerze, ja widząc takie zachęcenia, tak dużo tekstu, takie przepiękne, cudowne, nastawiam się negatywnie trochę do tego, bo mi to po prostu takim nadmarketingiem, nad PR-em zalatuje. No przepraszam, no ale tak po prostu już mam. Może przez to, że mnie tak ten świat nasz kochany przekonuje od 47 lat. No dobra, 40, bo 7 lat to nie wiedziałem, jak się nazywam, nie? W każdym razie, no stronka internetowa jest, tak? Projekt jest otwartoźródłowy. Pobrać wersję darmową można za darmo, jak najbardziej. Teraz tak, gdzie tutaj jest w ogóle pobieranie? Download. Pobieranie mamy, ta pani, nie wiem, może pobiera. To jest AI wszystko, więc zrobione, no ale okej. Tu jest download, dobra, przechodzimy na downloada, tu nie chcę tego pobierać jeszcze raz. Przechodzimy sobie tutaj na download. Chciałem wam to pokazać, bo to jest ciekawa rzecz zrobiona. Mamy Face'a, bla bla bla, oni tam mówią, że 1500 na miesiąc, tak? No pobranie tego to jest 27. No ale okej, czepiam się, dobra, tu, słuchajcie, tu nie chodzi o to, że ja się będę teraz wyżył na tym distro i poniżał, bo jestem wielkim oceniaczem dystrybucji w Polsce. No nie, po prostu mam takie odczucie, jakie mam. Chciałem wam to pokazać ze względu na to, nie na to, że mają małe statystyki, tylko że mają tylko kilkanaście skryptów typu install Firefox, nie wiem zresztą po co Firefox, ale jest tutaj instalacja Reapera i tak dalej, Shotcut'a. Dziwnie to wygląda, no ale okej, no dobra. Powiedzmy AMD Ryzen Radeon. Klikamy sobie na to, on to musi teraz pobrać. Dlaczego tego nie ma w distro? Normalnie w katalogu do wyboru nie wiem, może nie wiem z jakiego dziwnego powodu. Jak sobie to już pobierzemy, widzicie, że ja tutaj parę rzeczy już brałem. To wiecie czym to jest? To jest taki pliczek tekstowy, w którym znajduje się 3 linijki tekstu. Po co to jest zrobione? Nie wiem, nie mam pojęcia, po co komu życie w ten sposób utrudnia, bo to jest utrudnianie życia trochę, nie? Radeon Top Sensor, jakiś taki ten, no tak to mniej więcej wygląda. Instalacja tutaj, nie wiem, PCSX, czyli emulatora Sony PlayStation 2, nie? No to jest znowu parę komend w ten sposób sobie tutaj wyglądających teoretycznie i praktycznie, nie? Tak to mniej więcej nam wygląda. Właśnie, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, tu jest nie dość, że Debian, znaczy stary, no LTS 12, tak? To tu mamy jeszcze AppImage. Naprawdę się bardzo staro zrobiło, bardzo staro. Dobra, nie będę wam już zanudzał. Przejdźmy na żywy sprzęt, zobaczycie sobie, testy w grach też będą. Zapraszam. Witam na Debianie 12, tu Modicia OS 24, tak to mniej więcej wygląda. Wygląda chyba tak samo jak 3 lata temu, tak mi się mniej więcej kojarzy. Plank oczywiście. Tu mamy zastosowanego Cinnamona z Minta, dobrze pulpit nam znany, i Kongi, tego omawiać nie będę. Oprogramowanie całkiem fajne, jest tego całkiem sporo. Czy przydatne? To już zależy co robicie, bo wszystkim to distro jest nastawione dla producentów, grafiki, muzyki, twórców ogólnie, można powiedzieć tak. Professional, tego typu, że tak powiem rzeczy. Co może świadczyć o Professional Gimp? Popatrzcie się. Gimpszomat. Gimp zrobiony na... Znaczy nie miał być tak, tylko oryginalnie o Czesiu przyszedł. Proszę bardzo, przyszedł Czesiu. Oryginalnie to wygląda w ten sposób. O, tak jest zrobiony Gimpszomat, tak? Gimp Iomat, czy jak to się tam nazwać. Ma to przypominać Photoshopa. Jakby tak wyglądał, to bym musiał to nieźle przepracować pod siebie, powiem to tak. Minus jest taki, że niestety nie dostaniemy się do narzędzi niżej. Nie wiem, czy ktoś to zauważył na testach, czy nie, ale trzeba to rozsunąć, żeby było całe. To w ogóle jest strasznie wielkie, ale, no ale dobra, ja się czepiam. Słuchajcie, minus jest duży taki, że jest staro. 2034 GIMP to jest naprawdę wersja sprzed dobrego roku albo dwóch. Powiem to mniej więcej w ten sposób. Zresztą całe programowanie jest po prostu stare. Ktoś powie, no stabilnie, no teoretycznie jest tu stabilnie. Znaczy stabilnie, ja tego używam jakieś 30 godzin około, tak? Ze spaniem 8 godzin powiedzmy. I jest okej, no działać działa, wieszać się to nie zawiesza. Tak jak mówię, programy są w starszych wersjach, no ale mogą być teoretycznie sprawdzone. Jeżeli ktoś jest twórcą, to potrzebuje rzeczy stabilnych, a nie super nowości, jak w Archu, Manjaro, Endeavor czy Fedorze na przykład, tak? Dlatego to może być plusem dużym. Moim zdaniem minusem jest to, że stosuje się tutaj AppImage standardowo. AppImage to też nie zawsze są rzeczy najnowsze albo nowe powiedzmy, tylko no starocie. Trafiają się z 2019 roku. Zobaczcie sobie na program do poczty. Program do poczty, który tutaj jest, gdzie on jest, kurde, Sylfit, to jest wersja z 2018 chyba albo 2019 roku. Więc moim zdaniem będzie problem już tutaj nawet z logowaniem się do Google'a, bo przecież Google co roku albo co pół roku zmienia te swoje API, tak? 2018 rok. No trochę przygięcie pały, tak. No ale dobra, no Debian, no po prostu mamy staro, ale stabilnie. Teoretycznie. Ogólnie wygląd systemu jest spoko, zachowanie też, softu jest sporo. Gierki poinstalowałem sam, zaraz sobie gierki tutaj zobaczycie sami zresztą, bo działają. Zainstalowałem sobie tutaj z głupa po prostu OBS-a. Tak w ogóle zanim przejdziemy do głupa, to jest tutaj sklep. Jest sklep, jest tutaj GNOME Software oprogramowanie. Ja się bardzo z tego cieszę, że taki soft tutaj jest. Co prawda musiałem sam dodać flatpaki, bo flatpaków tutaj standardowo niestety nie ma. To jest moim zdaniem bardzo duży minus. Powinien być zintegrowany. Nitrux, którego testowałem jakiś czas temu, to jest akurat... Tam był chyba Debian też, tylko że niezmienny, nie? No i tam znowu to samo. AppImage z Debianem, no i robi się... Teges. Jakby tu dodali do Modici flatpaki, to by było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A inaczej po prostu popatrzcie się na to. Odpalam OBS-a. Kurde, moment, wyszukuję OBS-a, OBS i go nie ma. A ja tu przed chwilą widziałem OBS-a. To jak to tak, że jak nie, aha, bo o.b.s. Znaczy Cinnamon ma chyba małe problemy z wyszukiwaniem, bo kurde, pisząc OBS on go nie znajduje, mimo że tutaj jest, no ale okej. Wersja. W przypadku takiego softu jak to, kurde, to macOS-owe zamykanie mnie doprowadza do OTGS. No i po stabilności, bo OBS się wysypał. Słuchajcie, to, że się sypie, znaczy sypie, no kurde, ja parę razy używałem tego OBS-a i on tutaj działał, ale widocznie już przestał działać. Dlaczego się nie uruchamia? Nie mam pojęcia. Sterowniki mam tutaj zastrzeżone NVIDIA, no nie rusza już, sorry. I po mitycznej stabilności albo multimedialności Debiana. Wiem, zjedziecie mnie teraz za to, no ale trudno. OBS, nie PBS, tylko OBS. Kurde, ta tłucząca się klawiatura, to mnie głowa boli. OBS. Nie ma OBS-a, bo co? Bo to jest AppImage chyba. O. No ale jak nowy będzie szukał o.bs? No ludzie. Dodaj do ulubionego. No nie, ja chcę go zobaczyć, co to jest. Ojej, dodaj do pulpitu, może spróbujemy w ten sposób, dodaj prawym, właściwości, tak, to jest AppImage i to jest wersja, słuchajcie, 25. W przypadku softu multimedialnego to jednak nowe wersje by się naprawdę bardzo, bardzo przydały, nie? Tutaj to wszystko siedzi, sys, ops, AppImage, no ale okej, no tak postanowili, tak jest, no i nie ma się co za bardzo czepiać. Mamy tutaj OnlyOffice jako pakiet biurowy, ciekawe z którego roku, pewnie 2019, zaraz zobaczymy dokument. Jak widzicie, działać to działa dobrze, jeżeli działa. Może głupia rzecz, ale nie mogę znaleźć wersji tego cuda, kurde. Ja ogólnie nie używam tego rodzaju softu, jak pakiety biurowe, bo jest mi to do niczego niepotrzebne. Pomoc? No nie, no sorry, nie znajdę wam wersji, bo chyba tutaj tego nie ma. Nie wiem, gdzie jest, sorry, dobra, pomijamy temat. W każdym razie, OBS przed tym jak działał, tak już niestety spróbuję go jeszcze raz odpalić. Nie wiem, co się stało, dlaczego się teraz nie chce uruchomić akurat. Integracja AppImage chyba się właśnie zepsuła trochę, no ale dobra. Idziemy dalej. Powiedzmy, że nie potrzebujemy OBS-a, jest fajnie, ok? Podmontowałem sobie tutaj NFS-a, mój serwerek NFS-a działa, wszystko ładnie jest ogarnięte, więc spoko. Z tym, że musiałem sam dodawać oczywiście obsługę NFS-a, no szkoda, Samby też nie ma. Samby też musicie dodawać, że tak powiem, sami. Soft, dużo ciekawego softu dla filmowców, fajne rzeczy, jak na przykład edytor napisów końcowych, naprawdę. To jest program, który umożliwia stworzenie napisów końcowych w specyficzny sposób, z jakimiś tam ustawieniami, paragrafami, animacją, w ogóle cały do tego jest zrobione, nie? Tutaj mamy jakiś program edytor do formatów, nie wiem, kinowych, nie wiem o co chodzi, jakieś playery tutaj są i tak dalej, i tak dalej. Ten Gimp to już sobie widzieliście przed chwilą. Gierki zaraz ogarniemy. No softu trochę tutaj jest, powiem to tak, spoko. Mamy oczywiście Kdenlive'a standardowo. Która wersja tego Kdenlive'a? Jestem bardzo ciekaw. Bardzo ciekaw jestem tego softu. 2022. No to naprawdę Debianie chyba jest nowszy, no ale to wszystko AppImage, no AppImage nie jest najbardziej popularnym softem. Możemy ogarniać sobie ten temat tutaj ze sklepu. Jest sklep, fajnie, jakby Fajnie by było, jakby w wielu dystrybucjach stosowali właśnie to oprogramowanie GNOME i dodawali flatpaki, naprawdę, bo nie mówię o snapach, tylko flatpaki są chyba bardziej takie ogarnięte, szybsze i nowsze. No, ja wiem, że może snapy są w porządku, ale tak jest. W każdym razie sklep jest, z tym, że obsługę flatpaków ja sobie sam musiałem tutaj dodać. Ja wiedziałem jak, nowy nie będzie wiedział jak, no i może być mały problem z tego. I będzie się dziać na 3-4-letnim sofcie, co jest średnim pomysłem w przypadku multimediów na przykład. Sam system jest ok, tak? Bo Debian, znaczy system podstawowy musi być stabilny w takim przypadku. Ja siedzę na SuzyLib, dlatego że jest to system prawie serwerowy, jest starszy, dużo starsze rzeczy ma, ale ja ogarnąłem sobie wszystko na flatpakach i mam nówki wersje, tak? I to ma sens, bo ja kompa uruchamiam, ja wiem, że ten komp będzie działał, bo nie dostanie 100 aktualizacji dziennie, tylko dostanie jedną na 2 tygodnie może, albo 2, tak? Natomiast soft po wpisaniu sobie flatpak update będzie nówka, świeżynka, nówka, która mnie, nawet jak ten soft się wysypie, to mnie nie zniszczy głównego systemu i to jest bajka, nie? No, tak to mniej więcej nam wygląda, więc spoko. Zachowanie tego systemu jest nawet ok, no tak jak widać OBS się wypierdzielił, no ale trudno. Co do ustawień, no wiadomo, że można sobie to przekonfigurować na własną modłę w ten sposób, nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o pamięć, w tej chwili jest to skaszowane już i tak dalej. Standardowo 1.2 do 1.5 giga nam to zajmuje. Nowe kompy są wypasione, mamy tutaj pewnie jeszcze ZRAM, czyli ten swap w ramie spakowany do kompletu, więc to zajętość pamięci ma coraz mniejszy sens i nie będę już zwracał na to patrzeć uwagi, bo to nie ma sensu, tak? W przypadku nowych komputerów, nowych de facto systemów. Zachowanie jest jak najbardziej ok. O tym, że jest staro mówiłem, o tym, że niektóry soft jest dziwnie skonfigurowany, jeszcze nie mówiłem. To jest VLC. O, teraz mi się udało kliknąć i... A teraz już się nie pokazuje. Przed chwilą mi się pokazało menu. Jesus Christ, dziwnie to jest skonfigurowane jakoś. Tutaj trzeba kliknąć na tym, pomoc, o programie. No dobra. 3.0.21, no to trochę tak jest, no. Ja wiem, że się czepiam, już nie będę. Przejdźmy sobie do nowych, innych rzeczy. Przejdźmy sobie do ustawienia teł pulpitu, nie? No jest tego sporo, ja wiem, że każdy może sobie sam to ogarnąć i tak dalej. Mamy tutaj również standardowe Modici zrobione tła. One się niewiele zmieniają, zawsze chyba w tym distro są dokładnie, że tak powiem, taką samą. Słuchajcie, problem jaki tutaj istnieje, jest dość duży problem, mianowicie twórcy się chwalą, mówią, że tutaj stoi Jack, tak, czyli ten super interfejs, znaczy nie, to nie jest interfejs, to jest serwer dźwięku Jack z bardzo małymi opóźnieniami. No, problem jest jednak taki, że to po prostu nie działa, bo ja to odpalam sobie na przykład QJack CTL, który powinien być zarządcą tego czegoś, tak? No już jakieś problemy, brak pliku, bla. Daję sobie start, no i jest co? No i jest koniec po Jacku i bez tego Jack nie będzie działał. Oni pisali, że to teoretycznie działa od kopa, no... Ja tutaj nie mam dziwnej karty muzycznej. Karta audio jest budowana w płytę, normalnie przez Linuxa zawsze obsługiwana, więc to jest teges, no. Chyba że serwer jakiś trzeba tutaj odpalić, inne, nie wiem, no ale to powinno działać teoretycznie od kopa. Sterowniki mam tutaj zainstalowane NVIDIA. Instalowałem je niestety ręcznie. To jest trochę bez sensu, bo jeżeli distro kierujecie, załóżmy, do profesjonalistów, do twórców i tak dalej. Ci ludzie przeważnie korzystają z NVIDII, gracze pewnie z Radeonów. Dlaczego z NVIDII? Bo NVIDIA ma dużo lepsze technologie, ma encoder, który przyspiesza 4-5-krotnie nawet kodowanie filmów bez straty jakości, ma pełnego OpenCL-a i wiele innych technologii, które są po prostu na plus. Ma tego też RTX-a, ma wspomaganie w Blenderze i innych wiele rzeczy. A to distro po uruchomieniu, po zainstalowaniu dostajecie stary nouveau, na których ledwo pulpit chodzi. No to jest coś nie tak. To powinno być automatycznie wykryta tutaj NVIDIA i po prostu sterowniki zainstalowane. Wiele distr tak ma zrobionych i to wszystko działa. Dlaczego tutaj to nie jest zrobione, jeżeli to jest skierowane dla profesjonalistów? Nie wiem, ale ten no... Po zainstalowaniu sterowników jedną komendą, autentycznie to jest jedna komenda, bo tutaj są dodane repozytoria non-free, czyli te zastrzeżone i firmware jest zastrzeżony, więc nowe karty typu, nie wiem, seria 3, 4 RTX też powinna ładnie chodzić tutaj bez problemu, tylko jak zainstalujecie stery, nie? To powinno być ok, bo ja sobie to testowałem nawet i jest po prostu ok. Dobra, przejdźmy do gier, zobaczycie jak to będzie wyglądać. Tutaj parę gierek odpalonych. Lara Croft and Guardian of Light, to jest taka scelanka, postawiłem to ze Steama. Tak, jedno jest ze Steama i znowu Heroica z tym, z Kingdomem też. Dobra, bo to się chwilę odpala, zobaczycie sobie w gierce jak to wygląda. Lara Croft, Shadow of the Light, czy ja też tam nazywa, to tak wygląda naprawdę, takie izometryczne coś. Ja sobie tu trochę pociupałem i jest ok, poza tym, że czasami lubi chrupnąć, nie wiem dlaczego, mimo że to jest stara gierka, to jest jak najbardziej ok. Ciekawy jestem, czy pad działa, bo pada mam tutaj podłączonego, tak, to mojego pięknego pada PowerPad i działa. Plasie, żeby nie było, o, tadam, skakanie, strzelanie, nawet wibracje nawet są, powiem to tak, bo więc jest ok, da się grać, powiem to w ten sposób, całkiem spoko. Dobra, fajnie się gra na padzie, w sumie nawet lepiej niż na klawiaturze, bo przynajmniej można sobie w ten sposób sterować, nie? O, dokładnie. Dobra, lecimy dalej, jak widać ta stara gierka działa. I'm Alive, grałem, przeszedłem tą grę chyba całą na kanale Grabarty swego czasu. Wiecie, w każdej grze jest taki jeden problem, że one troszeczkę przycinają, niby one są płynne, ale nie jest to do końca płynne, powiem to tak. Jak zobaczycie na Kingdom za chwilę, jest dokładnie ten sam efekt. Nie wiem, czy to jest kwestia Debiana, czy sterów, nie mam pojęcia. Chyba nie wiem, nie będę wnikał to aż tak. Widzicie, co się dzieje czasami? Takie dziwne przycinki są, których normalnie nie ma. Normalnie tego, że tak powiem, nie ma. No działać, działa, tak? Działać, działa. Zobaczymy jeszcze sobie, to była akurat na tym, na joypadzie. Teraz jedziemy sobie na myszce. Też jest takie mikroprzycinki tak jakby są. Czym to jest spowodowane? Nie mam zielonego kurde pojęcia. W każdym razie gierka nam tutaj ładnie sobie... można powiedzieć, że pracuje, nie? Nieśmiertelny Kingdom, tak? Oczywiście standardowo ustawienia grafiki, bardzo wysoka, FPS-y, V-Sync jest włączony. Potem wam pokażę, jak się gra bez V-Synca. Ustawienia jeszcze tutaj przelecimy sobie, żeby nie było, że ja kantuję albo coś. No i kontynuacja. Jestem w grze, mamy jakieś 57 FPS-ów. Widzicie, co się dzieje? Jest takie dziwne mikroprzycięcia. Nie wiem, może to są stare stery po prostu w Debianie. To samo jak się chodzi, też jest takie niby jest te 57, 60 FPS-ów, ale to tak, nie wiem, dziwny ten efekt jakiś taki jest. Ogólnie gierka chodzi, nie? To jest kolejna rzecz, słuchajcie, bo jeżeli ktoś mnie się pyta, jakiego systemu Linuxa do gier używać, to ja czasami mówię każdego, bo stawiasz Steama, stawiasz Heroica i po prostu grasz. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w systemach typu Debian, które mają starsze rzeczy, starsze sterowniki na przykład, mogą być problemy. Widzicie, no nie wiem, czym jest to spowodowane, takie dziwne przycięcia, nie? Ja mogę wyłączyć tutaj V-Synca, zaraz to zrobię. Wyłączamy V-Synca, jest wyłączony, potwierdź, tak. I teraz będzie tiering w gierce, ale odblokowany ten, proszę. 75, 80 tych. No i dalej są tylko takie cięcie obrazu dochodzi, takie pływanie, nie? Więc jest dużo, widzę, co się dzieje, jak to mniej więcej wygląda, nie? No, ale działa, no, działa, można sobie pociupać, poogarniać, więc trochę tutaj łaziłem, no i działa, nic się nie zawiesza, tekstury są na miejscu, więc jest ogólnie spoko. Pomijając tematykę tutaj, że jest problem właśnie z tym Jackiem, bo teoretycznie działa tutaj Pipewire pod spodem, no ale to jest tylko teoria, powinien tu Jack działać, bo tak to twórcy zachwalają. Pomijając, że jest trochę tutaj starzej, jeżeli chodzi o soft, to czasami ma to plus, bo ten soft będzie stabilny po prostu, tak? Może mu brakować paru funkcji, ale za to będzie stabilny, no coś za coś. Nie ma tego, że macie Archa i macie super, pięknie, stabilny system, gdzie pakiety się zmieniają po 10 razy na tydzień, bo nie ma takiej opcji, nie ma, po prostu nie ma. Albo macie starsze rzeczy, które są przetestowane, powiedzmy stabilne i ogarnięte, tak to mniej więcej nam wygląda. Distro jest całkiem fajne, czy ja je będę polecał do normalnego użytku? Do zabawy raczej możecie sobie zobaczyć, do normalnego użytku siedźcie przy czymś, co jest sprawdzone, co się trzyma danych kanonów, tak? Teoretycznie można powiedzieć, że to jest Debian 12, trochę bardziej podkręcony, nawet nie zmieniony, bo repozytoria nawet są oryginalne tutaj, tak? Więc no mamy parę programów, które możemy sobie normalnym pingwinem sami zainstalować. Trochę pozmieniany wygląd i de facto to tyle. Steam, jeszcze jedna rzecz. Steam mi się czasami wykłada. Przy uruchamianiu są problemy. Nie wiem dlaczego, to jest pierwszy raz, kiedy takie problemy tutaj wyskakują. Nie wiem skąd ten Steam w ogóle jest wzięty, szczerze mówiąc. Tu też widzicie, że do pulpitu. No teraz zobaczymy skąd ten Steam jest. Może też jako AppImage, nie wiem. No nie, to jest akurat user Steam, komentarz. No to jest chyba normalnie, akurat z repozytoriów Debiana, albo tam Steama zrobionych, nie wiem. No distro jest, tak, działa. Cudów tutaj nie ma jakichś odbajerowanych. Trzymają się tego schematu, który mają od wielu, powiem to w ten sposób, lat. No, aplikacja jakaś, popatrzcie, tak, dajemy sobie killa, puch. Killujemy aplikację po prostu bez potrzeby szukania tego. No. No to jest pierdoła, to jest taka dodatek, można powiedzieć. No spoko system, tak, no działać to jakoś działa, jest parę problemów, może nie krytycznych, ale jest, mimo wszystko jest, nie? Czy ja bym się decydował na wersję Pro? To już od was zależy, bo ja się nie będę decydował za nikogo innego. Tyle, no co tu dużo mówić, no co tu dużo po prostu, że tak powiem, mówić. Tak to się prezentuje, kernel 6.5, czyli taki standardowy LTS, no. Tak to sobie działa, dobrze ludzie, słuchajcie, przepraszam, sterowniki są 535, dokładnie, 535. Może to wina steruje, nie wiem, nie wnikam. Słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że taki przeglądnik coś tam się spodobał. Jak ktoś kiedyś jeszcze był moim subskrybentem wcześniej, to sobie przypomni, odświeży jak to wygląda, że wygląda prawie tak samo. Zachowuje się no całkiem spoko do przeżycia. No tyle, no distro jak distro jest, nie jest super elegancko, nie ma tragedii. Gdyby nie te AppImage, to i zamienić te AppImage na Flatpaki byłoby dużo lepiej. To jest moja opinia taka o tym systemie. Dobra, trzymajcie się, do następnego filmu, trzymajcie się, pa, cześć.